Targi ślubne w Katowicach odbywają się już prawie 20 lat. W tej chwili dwa razy w roku są edycje jesienne, zimowe. Branża ślubna się bardzo zmieniła. Na pewno jest bardziej wszystko profesjonalne i przygotowane. Kiedyś to były zwykłe przyjęcia weselne w remizie strażackiej, w Domu Kultury czy na takich salach w Domu Działkowca. W tej chwili standardem jest oczywiście są domy weselne, restauracje na wysokim poziomie z obsługą, z licznymi dodatkami. Wesela w odpowiednim stylu, które młoda para sobie tam wybiera. Animacja dla dzieci staje się coraz bardziej popularna. No i myślę, że to świetna alternatywa dla dorosłych, zarówno jak i dla dzieci. Można tam po prostu zająć im czas, zorganizować zabawy, a rodzice po prostu mogą chwilę sobie pobawić się, dychnąć i pobawić się bez dzieci. Jakość na pewno podwyższyła się w ostatnich latach znacząco. Dużo się większy nacisk kładzie na naturalność zdjęć. Już odchodzą do lamusa takie wszelkie pozowane, sztuczne ujęcia i stara się pracować tak blisko z parami młodymi, z modelami, żeby zdjęcia były takie naturalne, szczere, autentyczne. My tak troszkę z opóźnieniem przyszliśmy na targi w sposób właśnie taki, żeby się raczej nie zainspirować, tylko może jak jest robione w tym roku, bo już mamy tego roku w maju wesele, więc żeby już coś planować, to jest ciężko bardziej, już większość rzeczy mamy gotowych, a to, co nam zostało, to po prostu się doinspirować i nabrać takiej świeżości. A tak część, żeby załatwić jakieś jeszcze rzeczy typu obrączki, jakiś tak, pierwszy dokładnie. Taniec, a część, żeby się doinspirować. Tak, dokładnie, taki miszmasz trochę.